Siemaneczko, z tej strony Anton. Witam i zapraszam na kolejny poradnik dotyczący modyfikacji MACE plus oczywiście do Farming Simulator 22. Tematem dzisiejszego poradnika będzie, będzie karmienie kur. Ale zanim o kurach, to jeszcze wróćmy do. Świń i do owiec, ponieważ te poradniki już y, zrobione. Natomiast w międzyczasie została zaktualizowa za zaktualizowana modyfikacja, no i tam troszeczkę się zmieniły te zasady. Tak więc wracamy do świń i owiec. No i tutaj, jeżeli chodzi o wagi, no to te wagi zostały zmienione. Y, Wcześniej każda kategoria pasz miała taką samą wagę, 25%, to znaczy miała ta, ten sam ciężar, taki sam poziom ważności. Teraz te kategorie mają tutaj inną wagę, inny poziom jak gdyby ważności. No, i to jest w sumie bardziej takie mm, bliższe realizmowi, i dosyć ciekawe, i o wiele ciekawsze w sumie, tak naprawdę. Tak więc, dalej są cztery kategorie. W tych ka w kategoriach są takie same pasze, natomiast ich waga jest zmieniona. I jak widzicie w przypadku świń, po prostu będziecie musieli dawać więcej śruty, a na przykład mniej wilgotnej żywności, bo tylko 10%. Pasza energetyczna 20%, a pasza wysok wysokobiałkowa 30%. W przypadku owiec jest to też zmienione. 40% to są kiszonki wysokobiałkowe, pasze objętościowe 30% i tak dalej. Tak więc zmiany nie są jakieś wybitnie duże, ale do jeżeli chodzi o rozgrywkę, to tutaj rzeczywiście może się dosyć dużo zmienić, bo wtedy będziecie mieli troszeczkę inne plany na to, co zasiać. Dobra, tyle jeżeli chodzi o, o tą sprawę. Przechodzimy teraz sobie do karmienia. No i oczywiście kury są tutaj o wiele trudnie, ten system karmienia jest o wiele trudniejszy niż ten, ten taki prozaiczny, taki naprawdę bardzo prosty system karmienia w podstawce. Mamy tutaj wzorem innych zwierząt cztery kategorie pasz. No i w pierwszej pasz, pierwsza kategoria to są pasze wysokobiałkowe. Waga tej kategorii to 35% i tutaj skład tej Kategorii wchodzą tylko i wyłącznie dwa, dwa rodzaje pasz. Jest to siano z lucerny, więc lucerna zyskuje w momencie kiedy karmimy kury, ponieważ jeżeli nie mamy lucerny, no to wtedy musimy zastosować soję. 35% paszy to soja albo lucerna, tak więc o wiele tańszym rozwiązaniem jest lucerna. Tańszym pod warunkiem, że gramy na mapie, na której ta lucerna jest. Jeżeli nie, no to będziemy niestety musieli kupić. Następną kategorią są pasze energetyczne i waga ich to 10%. Proszę bardzo, pasze energetyczne 10%, i w skład tej kategorii wchodzą pszenica. I sorgo. W ogóle sorgo jest troszeczkę tak słabo wyeksponowane na Mace Plus. Może dlatego, że podstawy pod Mace Plus po prostu wzięte z dziewiętnastki, a tam sorga nie było. Tak więc pasze energetyczne waga tylko 10%. I widzicie, mamy dwie uprawy. Następna kategoria to tak zwana podstawowa żywność. Jest to kukurydza. Jak widzicie, podstawowa żywność to aż 35%. Czyli, chociażby, mając, mając lucerne i, i na przykład kukurydzę, no to mamy 75%, jak gdyby, wydajności kur ogarnięte tutaj. Tak więc, to są dosyć podstawowe i dosyć duże zmiany w, w porównaniu do tego, jak kury są karmione w wersji podstawowej. Gry. Tak więc y, jeszcze raz, kukurydza podstawowa żywność 35% taka waga. No i na samym końcu mamy jeszcze coś, co się nazywa wilgotna żywność. Y, I w, y, jeżeli chodzi o kury, to owa wilgotna żywność to 20% y, y, waga, czyli jak gdyby poziom. Do wydajności, czyli te 20%, dosyć, dosyć dużo, jak widzicie, ma, ten poziom jest wyższy niż na przykład w przypadku pszenicy i sorga. A jeżeli chodzi o wilgotną żywność, no to tutaj tylko i wyłącznie mamy rozdrobnione buraki, tak więc te rozdrobnione buraki dosyć istotne są. No i w tym momencie fajnie by było, gdyby na gospodarstwie po prostu te buraki były, bo w przeciwnym przypadku. E, troszeczkę będzie słabiej z karmieniem e, kur. Tak więc tak się przedstawiają te wszystkie, e, te wszystkie kategorie pasz. Jeszcze raz, pasze wysokobiałkowa to jest soja siano z Lucerny, e, pasza energetyczna 10% to tutaj pszenica sorgo, później mamy podstawową żywność 35% tu jest tylko i wyłącznie kukurydza, i na samym dole wilgotna żywność 20% i są to buraki rozdrobnione. Oczywiście mamy też y, możliwość kupienia y, pasz dla kur. Y, I są tutaj jak gdyby dwie formy. Oczywiście jest to ta sama pasza dla kur ale może być w formie palet. Może być w formie takich woreczków, worków takich mniejszych no i takich big bagów. Jeżeli chodzi o tą paszę dla kur to ona nie pokrywa wszystkiego zapotrzebowania tylko bo to musimy tutaj wytłumaczyć y, Pokrywa zapotrzebowanie z kategorii pasza wysokobiałkowa, i tu jest 35%, dokładnie tak samo jak tutaj. Później mamy podstawową żywność, to jest też 35% i wilgotna żywność, nie 20%, ale 30. W ogóle pasza dla kur nie pokrywa zapotrzebowania na paszę energetyczną, czyli, nie, czyli pszenicę i sorgo. Więc w sumie tą paszą można w sumie dosyć efektywne karmić, ale jeżeli ktoś ma więcej czasu i jest bardziej, e, jak, gdyby, e, jak gdyby, chce, po prostu ma możliwość i ma więcej czasu, żeby poświęcić, e, i chce, żeby to wyszło troszeczkę danie, no to wystarczy na przykład siano z lucerny, e, tutaj co? No, kukurydza to podstawa, no bo jednak to jest maize plus, no i buraki. Cukrowe, oczywiście, te rozdrobnione. Tak wygląda system karmienia Farming Simulator 22, wykorzystującym dodatek taki, jakim jest modyfikacja Mace Plus. Te zmiany są tutaj dosyć ciekawe. no Jak widzicie, w porównaniu do podstawowej wersji gry, no to tutaj żywienie zmienia się diametralnie. Odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejny. Pozdrawiam, Anton.